Adamie, jak ma się uczucie strachu do prowadzenia nas przez inner being? Czy to uczucie ma prawo się pojawić? Czy wtedy to nie to, co nas woła, jeśli pojawiają się obawy? Super pytanie. Eee, musimy sobie ustalić, Magdaleno, że strach nigdy, że strach jest uczuciem oczywiście, którym odczuwamy, ale on nigdy nie jest, strach nigdy nie jest. Prawdziwy w tym sensie, że my naprawdę nie mamy się czego w tym życiu bać. Strach jest zawsze, ale to zawsze i wyłącznie związany z naszym wierzeniem. Czyli my się boimy, bo i za tym bo jest wierzenie, a nie inner being. Więc jak my się boimy, bo to jest jakieś wierzenie, które sprawia, że my się boimy tam pójść. I ja powiedziałam to chyba, nie wiem, setki razy, ja bym nie szedł. Ja bym nie szedł. E, ja bym się nie zmuszał do pójścia, jak się człowiek boi. Bo jak się człowiek boi i naprawdę się boi i na tak głęboką wodę wskoczy, to oczywiście przeżyje, nic mu się nie staje, bo ten strach nie jest jakby racjonalny, tak? Ale będzie miał fajne doświadczenie, będzie, będzie zestresowany, e, no będzie się bał, tak? To będzie, będzie przerażony, tak? Więc to nie będzie fajny. I twój, jeżeli twój being zawsze cię władzy do twoich pragnień, jeżeli ty masz jakieś wierzenie, które stoi na drodze tego pragnienia, I, ty się, i, i to wierzenie się objawia w, w formie strachu, bo to mówię, uczucie najpierw, najpierw uczucie. Bo uczucie jest symptomem negatywnego wierzenia, czy w ogóle każdego wierzenia, ale negatywne uczucie jest symptomem negatywnego wierzenia. E, więc ten strach, ty mówisz, że jest jakieś wierzenie, więc Twój inner being nie będzie cię popychał, popchnąć cię nie może, tak? Więc jak, ty, jak gdzieś Cię woła, Ty czujesz, że chcesz tam iść, ale się boisz, no to ja bym najpierw się zajął tym wierzeniem. E, które stoi na przeszkodzie, które powoduje, że się ty się boisz. I tak naprawdę, jak twój inner being cię woła cały czas i ty nie idziesz, bo się boisz, to twój inner being, to może już to, 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 to twój inner being. Ty, prawo tak naprawdę. powiedzisz, e, my doświadczamy wszystkich swoich wierzeń, więc jak my się czegoś boimy, to my doświadczymy czegoś, co nas przekona o tym, że mamy rację. Więc jak my że czegoś boimy, to my zamiast tego sytuację taką, a nie inną, z taką, a nie inną osobą, która udowodni nam, że się boimy, wierzenie staje się przekonaniem. Ale ta sytuacja, ten dołek, bo to nie będzie oczywiście przyjemne, ten dołek jest okazją, żebyś ty się zatrzymała na chwilę, zapytała, przyjrzała się temu doświadczeniu, przyjrzała się temu wierzeniu i dostrzegła jego negatywność. Jak dostrzegasz tego negatywne wierzenie, to ono już nie jest. Yy, ono już nie jest, tak jest, yy, unconscious. Ono już nie jest nieświadome, ty już sobie go uświadamiasz i samo to że sobie go uświadomisz. Samo to, że wyciągniesz go na wierzch, na światło, ono już traci moc. Ty dalej ono ma jeszcze swoje momentum w formie nawyków i programów, ale samo to wyciągnięcie na wierzch już powoduje, że ty go obalasz. Ono traci moc. A jak traci moc wierzenie, to przestanie się pojawiać strach. I nawet dzisiaj, niecałą godzinę temu, miałem, ja rozmawiałem z kolegą, i pamiętam, ja pamiętam jak miałem 24 lata. Po raz pierwszy byłem za granicą, w jakiejś takiej wycieczce firmowej, na, na targi gdzieś tam w Niemczech. Autokara jechaliśmy tam, chyba nie wiem, 20 parę godzin. Ja pamiętam moje takie pierwsze zetchnięcie z zachodem, tam 90 nie wiem, dziewiąty rok, 98 jakieś takie, takie, takie okolice e, i to były Niemcy, nie pamiętam jakie tam było, gdzieś około Frankfurtu pewnie I moje pierwsze też że nie, ja pamiętam, ja pamiętam jakie dla mnie to był wielki, taki big deal, także że to była taka wielka rzecz, że za granicą i że tam, to oczywiście było w, w ramach firmy, filmowego wyjazdu i tak dalej, więc jeszcze nie było jakby, nie było tych wszystkich obaw, które się mogą pojawić, że człowiek sam gdzieś jedzie. Dzisiaj sobie myślę, że ja za chwilę jadę, nie wiem, do Indii, do Sri Lanki, Malę, wszystko by mi jedno, na, na Mars mogę jechać. Że to, jak się moje horyzonty rozszerzyły, to, że dzisiaj cały świat jest moim domem, to, że nie mam potrzeby w ogóle bycia gdzieś w jakiejś, mieć jakiegoś właśnie konta w jakimś mieście, że w ogóle nic, moim marzeniem jest bycie bezdomnym, mówiłem, to nigdzie nie należeć. To też pokazuje, jaką człowiek drogę przechodzi. Ile obala wierzeń, ile nabiera nowych, i ten horyzont się rozszerza. Jak ten horyzont się rozszerza, ten strach się znika, bo tak naprawdę nigdy, człowiek, nigdy, my się nigdy nie mamy czego bać. Naprawdę w tym nikt na nas nie czyha. Jakie by nie było ten strach, przed czym on nie był, jego. jego je, je, jego źródłem nie jest jakieś wydarzenie, bo wydarzenie wszystko jest neutralne, jest, jego źródłem jest nasze wierzenie, przez które patrzymy na taką, na taką inną sytuację. I tak naprawdę, jak to jest coś w przyszłości, czyli jest to bardziej obawa niż strach, bo strach jest w tej chwili: jak idę ścieżką w górach, niedźwiedź stoi, to ja się boję. Jak ja myślę o tym, że jutro mam wystąpienie w filmie firmie publiczne i się, i się stresuję, to jest obawa. Obawa jest do. Tak, radość jest teraz, akceptacja jest do przodu, strach jest teraz, obawa jest do przodu. To tak naprawdę ty skupiasz się bardziej na tym, co może pójść nie tak, czego ty się boisz. Zawsze będziemy miał będę, związek z tą samą oceną, tym, z tym fundamentem, o którym mówimy, z tym fundamentem. Bo jak człowiek naprawdę z niczym nie ma problemu, niczego się nie wstydzi, jest autentycznie prawdziwie sobą. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać, bo człowiek wczoraj wczoraj w takim miejscu w ogóle nie dba o opinie innych. To oczywiście nie wiem, jak, jak, o jakimś strachu mówimy, ale żeby chodziło tu, chodzi o mechanizm. Więc zastrachem zawsze jest wierzenie. Teraz tak, jak to się ma do prowadzenia przez nasz inner being? Twój inner being nie będzie cię wołał w miejsce, w którym ty się boisz. To prawo przyciągania ci do miejsca zamanifestuje, bo mówię, całe wierzenie, cała nasza rzeczywistość jest, jest manifestacją naszych wierzeń, nie myśli. Wierzeń, nie tego co chcemy, wierzeń, nie wizualizacji, wierzeń, wierzeń, wierzeń. Więc jak ty myślisz, że to jest straszne, to ty zawsze masz rację. W wierzeniach my zawsze mamy rację. I jak ty wierzysz, że to jest straszne, to ty masz rację i ty tego doświadczysz. Tylko w którymś momencie, jak tego będziesz doświadczać, albo już doświadczałaś cofnij się w, tak za chwilę refleksji, zapytaj się, czego dokładnie tak tutaj się bałam? Czy to do, do Ciebie było takie straszne? Bo jak czy dojdzie do wierzenia, albo może nawet nie czego, bo to czego to może wiesz? Dlaczego? Bo to widzisz, co ja muszę wierzyć, żeby to konkretne wydarzenie było dla mnie straszne? I to to wierzenie jest problemem. Jak to wierzenie obalisz, nie będzie strachu. Jak nie będzie strachu, to usuniesz tą przeszkodę do swojego pragnienia. Ale Twój energinik nigdy nie wysyła Cię tam, gdzie Cię tam gdzie, cię, tam, gdzie się boisz. I tu trzeba odróżnić też te, dwa tematy, strachu i obawy, od strefy komfortu. Ja nie mam problemu z wychodzeniem ze strefy komfortu, ale to wychodzenie musi być małymi krokami, na tyle, na ile potrafimy, bez zmuszania się i bez, bez cierpienia, bez przerażenia ta to, to analogia tego wchodzenia do tą głęboką wodę, tak, idziemy po tej plaży, idziemy, jak lubimy tam pływać w morzu, bo jest fajnie, ale lubimy mieć to bezpieczeństwo, że tam to dno jest, wyczuwamy to dno i czujemy się bezpiecznie, to krok do przodu, ale taki mały krok, na ile się czujemy komfortowo z nim yy, i Wiedzą, że możemy zrobić krok wstecz i czuć się bezpiecznie, więc nie tam skokać z główki, nie wiem, z czegoś tam w głęboką wodę, być przerażonym, bo tu w życiu nie chodzi o przerażenie. Strefę komfortu to tak naprawdę, i to też jest słowo klucz, strefę komfortu my wychodząc poza nią, rozszerzamy tę strefę komfortu. Ona się rozszerza, 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 i robiąc to kontrolowanie, bez zmuszania się, bez. Wiesz, bez, tego, no bez tej obawy, tak naprawdę, ona sama organicznie będzie się rozszerzać. Żeby to nie mylić strefy komfortu z, z strachem czy obawą. Ale tak naprawdę, znowu, kochani, polecam przyjść na spotkanie w niedzielę wieczorem. Bo cały, cały jakby zamysł tych spotkań jest taki, że możemy się z Magdą połączyć na żywo, wejść w jej historię i identyfikować jej wierzenie wspólnie. Bo naprawdę. Moim darem tak naprawdę, jak ja o tym myślę, moim darem, bo tam może poza bo logicznym myśleniem, jest to, że ja, ja wy, za, zapalają się we mnie niektóre słowa. I ja, dlaczego? I zawsze mówię, że wszystko wychodzi w rozmowie, dlatego że dobór słów mi dużo mówi, to, w co ty wierzysz, to nawet głosu, ale dobór słów. I słowa tak naprawdę są papierkiem lakmusowym naszych wierzeń. Jak dobór słów taki, a nie inny. Pokazuje mi, że gdzieś tam jest takie, a nie inne wierzenie. Więc to na wszystko, wszystko wychodzi w rozmowie. Więc zapraszam. A ktoś naprawdę, nie wiem, krępuje się, to też zapraszam na e, prywatne konsultacje. Tam, któryś link w tym opisie.